Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, pokażę wam dzisiaj nowy samochód. Nie jest to Selen. Seller. O ma, ej, ktoś tu jedzie w moim kierunku. What the fuck? Koni ich po... Co oni tu robią? Aaaa! Przejedzie mnie. Chwileczkę, oj. Ojej. Co oni mają za fury, słuchajcie? Wiemy, to jacyś Rosjanie, ja się do nich nie dołączam. Moi drodzy, każdy facet z Big Coyones powinien mieć Lamborghini Aventador LP700, sorry. Zobaczcie, co oni tu robią, jaki zlot w ogóle. Co? Yeah! Mój Aventador najlepszy. Tak jest! Na słoik Jurka Owsiaka w końcu Lucek kupił Aventadora. Jak to się stało? Jakiś czas temu była promocja na Aventadora, wiecie? W ogóle na wszystkie samochody, na większość samochodów chyba, Boże, nie pykło, dobra, olać to. I patrzę, wbijam do tego, do tam, do dealera samochodowego, Aventador kosztuje 300 tysięcy, niecałe 400, może tak. I ja mówię, o nie, muszę go mieć. A akurat wtedy miałem tyle kasy, bo jeździłem dużo PVP i zdobywałem co chwilę 16 tysięcy baksów w tych wyścigach. Za nawet samo uczestniczenie, na drugie miejsce dostajemy 16 tysięcy. Absolutna bajka. I sobie dzisiaj nawet pojedziemy, tak myślę, jakieś te. A powiem wam w ogóle, że po przesiadce z Dodge Chargera na Aventadora pomyślałem sobie, a ten kit, come on, ja wiem czemu mu tak łatwo szło ze mną, tak. Tu się okazało, że Aventadorem się jeździ po prostu bajecznie, dużo łatwiej niż moim Dodge'em. O kurde, to jest nie do porównania. Samochodem praktycznie nie trzeba hamować. Skręcasz jak chcesz, kiedy chcesz i po co chcesz, naprawdę. To jest bardzo dobry samochód do jazdy rodzinnej. Przykładowo, jedziesz sobie ze swoją dziewczyną i nagle widzi twoja dziewczyna wyprzedaż ciuchów w jakimś tam centrum handlowym. I co robisz? Po hamulcach robisz obrót i od razu, wiecie, przyspieszenie z miejsca, ruszacie na pełnej prędkości praktycznie. Tak, tym samochodem jeździ się bajecznie, łatwo i przyjemnie przy tym. Nawet zdobyłem sobie platynę gadając do was, bez problemu w ogóle szła mi jazda. Ale nie zdobyłem dobrej części, niestety. Więc, no szkoda, że nie mogę wam pokazać za bardzo jego w całej kozałości, ponieważ jest noc. Ale, ale, no jeździ się nim nieziemsko. Jeśli ktoś z was zastanawia się, jaki samochód kupić, a nie ma jeszcze Aventadora, polecam. W ogóle z tego, co zauważyłem, dużo osób właśnie wybiera Lambosy. Z tego względu, że są to samochody szybkie i z napędem na 4 koła. Co w wyścigach PVP bardzo się przydaje. No bo musimy mieć samochód taki w miarę uniwersalny i ja chciałem mieć właśnie jakiegoś czteronapędowca. Wbijam do garażu, patrzę, Aventador jest po taniości, biorę. No i taka właśnie historia Aventadora w moim garażu. Teraz jestem facetem, teraz mogę się przyznać, jestem facetem z Big Coyones. W końcu mam Aventadora i mogę się nim pochwalić, tak. No zobaczymy, jak sobie w tym wyzwaniu. W ogóle ja z tym samochodem nie muszę nic robić, a i tak jeździ się super. No po prostu jest bosko, jest bosko. Ouu. No tak, on kosztuje tam chyba niecały milion, z tego co ja tam widziałem. O kurde, chyba pobije swój wynik. Ouu. Normalnie to jest nie do... Ja nie wiedziałem, że takie samochody w ogóle w tej grze są. No ja cały czas tym Dodge'em, tego Dodge'a męczyłem. Tu się okazuje, że są takie łatwe samochody do prowadzenia, jak właśnie Aventador. I szok w trampkach. O, co? Za niski poziom czy coś? Nie wiem. W każdym razie mam go już na poziomie 1065. I tak myślę, żeby sobie pojechać zaraz jakieś PVP i zobaczę, jak sobie poradzę na takim, na takich co takich? O, tu mamy, tutaj nie jeździłem jeszcze PVP, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Okej, okay. I wbiliśmy sobie do poczekalni górskie Stany. Czekałem trochę, minutę, prawie 2 minuty, minutę 55 sekund. To dosyć długo, wiecie? Wow, jakie tu są samochody, zobaczcie. Oh fuck, nie podoba mi się ten Hammer, bez kitu. Jest paskudny. Mówiliście mi, że na wyczynie on wymiata. O nie, ja go nie chcę. Nie wiem właśnie, czy będę tutaj w PVP jeździł samochodami wyczynowymi.
Ale wiecie co, ten Hummer jest bardzo fajnie zrobiony i to jest... To jest chyba ten rajdowy, tak? Bardzo fajnie wygląda, podoba mi się. Ach, będziemy jeździć tymi GT3. Trudno, znaczy to też fajnie, pojedziemy sobie moim McLarenkiem, który jest nieźle stunigowany. Jeszcze nie tak super ekstra, ale naprawdę bardzo, bardzo lubię nim jeździć, wiecie? Tak samo jak Skyline'em, ale Skyline jest aż za dobry, a MP4-ką widzę, że nie wszyscy jeżdżą, dlatego lubię ją. A Skyline jest dosyć popularny, powiem wam, wśród graczy. Jedziemy 4 na 4. Znaczy, 4, że 4. Już. Ale powiem wam, że MP4-ka to też jest samochód dla facetów z Big Coyones. Absolutnie. No i dobra, zobaczymy jak mi pójdzie. Ja nie wiem, czy tutaj kolizje są włączone, czy też nie. No tak, są. I tak się kończy zetknięcie z kimkolwiek. Dwa Fordy GT. Z tego co mi pisaliście w komentarzach, Fordy GT jest naprawdę dobrym samochodem torowym. MP4 po zrobieniu ponad 1000 ma naprawdę sporo mocy i czasami ciężko jest sobie poradzić z tą mocą, wiecie, tym bardziej, że mamy tutaj napęd na tył. Nie żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, no ale jest to szybki samochód. Dobra, mamy tutaj tunel aerodynamiczny, więc w zasadzie wystarczy troszeczkę się zbliżyć do tego peletonu i będę mógł działać. Ale się fajnie tu jeździ, zobaczcie. Takie szerokie drogi, co nie? Pięknie. Tylko można i tak z takiej szerokiej drogi i ja pierdzie wylecieć. Bo to są piekielnie szybkie samochody. Okej, mamy tutaj parę nawrotów. Źle podjechałem do zakrętu, ale wyganiam tu resztę. Oni się tu między sobą spychają. Robią dziwne rzeczy, ale zobaczcie teraz. Czy tu działa tunel? Powinien działać tunel aerodynamiczny. Działa, zobaczcie jak mi nagle zaczęła przyspieszać. O w mordę, co tu się podziało? What the fuck? What the fuck? No co za... Jaka niesprawiedliwość. Widzieliście tego trafola? Tu trzeba go mieć chyba 8 km. Łukiem takim wielkim. Ja pierdzielę. Dobra, muszę dogonić tych z przodu. Z tyłu koleś próbuje mój tunel złapać, ale ja się nie dam. Nie dam się. Nie dam się. Chociaż ten tunel bardzo daleko się już łapie w tej grze. Ja tak próbowałem ostatnio, jak jechałem samochodem na autostradzie złapać tunel aerodynamiczny, jadąc za tirem. I powiem wam, że naprawdę mój Maserati, trzymając się nawet gdzieś tak, nie wiem, z 10, no nie, 10 to nie, bo to za blisko. Wjeździe samochodem, wszystko wydaje się, że jest bliżej i że na drodze jest wężej, jak się jedzie powyżej stówy. Ale tak jadąc sobie za tym tirem, to tak czułem, że mogę więcej gazu dodać i czułem tą moc, wiecie, pod pedałem gazu, więc po prostu znacznie obniżony był ten obór aerodynamiczny, co jest oczywiste przecież, no bo jak jedziemy za kimś, to ten tir w moim przypadku dużo tego powietrza przed sobą pchał. I mi robił taki tunel, ale że jechał dosyć szybko, to się go przez, nie wiem, chyba 120 km trzymałem bez przerwy za nim. Wyprzedzał inne tiry, w ogóle jechał jak szalony, bujało nim jak szatan. Ale działał ten tunel, nie tak może jak w tej grze, że się przyspieszał od razu do 400 km na godzinę, ale działał. No dobra. A propos jeszcze tego tunelu, to powiem wam, że widziałem na YouTubie wideo, jak właśnie za samochodem jedzie, czy nawet za tirem, albo jakimś autobusem jedzie dwóch rowerzystów na kolażówkach. Nie wiem, jakie oni mieli tam przełożenia zainstalowane. No kurde, jaki hamus, ja pierdzielę. To mi się już nie podoba. No nie podoba mi się takie coś, jak oni mogą tak robić, uwierzycie? No nie, no źli są ci gracze, naprawdę. Nie, ja, o nie. Ja biorę mojego Skyline'a na następny wyścig. Zobaczycie. Ciekawe, ile kasy dostanę za ostatnie miejsce. Za pierwsze wiem, że tam 16 się dostaje luzem przy 8 graczach. Zobaczymy teraz. Ford jaki ubrudzony. Czy to takie malowanie? Właśnie, nie wiem. Ale nie, to jest taki ubrudzony był, bo widzę, że mu ten brud już schodzi.
A, 16 tysięcy dostałem. No, to w ogóle nie ma znaczenia, czy dojeżdżasz pierwszy, czy ostatni. Ale wiecie co, trochę mi się to nawet podoba, bo chociaż z drugiej strony taka rywalizacja sama w sobie jest, no nie? A nie ma też jakiejś tam specjalnej gratyfikacji, jeśli dojedziemy na pierwszym miejscu. Więc co troszeczkę może być problem. Tutaj Lambos też nieźle sobie radził. I ten mnie tu zramował, kurczę, wieśniak jeden. A tu jestem ja. Hell yeah! I co teraz? Znowu torowe. No nie, ja biorę Skyline'a. Teraz im pokażę. Ale kolizje są włączone. Ej, będziemy na torze jakimś. Cholera, może być ciekawie. Dobra, i teraz biorę... Biorę mojego Skyline'a. Oh yeah, zobaczymy teraz. O, ten wziął tego. Miniacza. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Okej. Tak jest. Czyli będziemy ścigać się na torze. Coś, czego ja nienawidzę ogólnie. Nie lubię gier osadzonych na torach wyścigowych. To jest dla mnie katorga. Ale The Crew to The Crew. I jedziemy. No i zobaczymy teraz, ludzie. Poczujcie moc mojego Skyline'a. Oh yeah. Na razie. Ale ten Replay FR to ramer straszny jest. Haha. Ale widzę, że to się nie jeździ za dobrze, więc mam szansę go wyprzedzić. Tak, tym bardziej, że mój Skyline praktycznie w ogóle nie zarzuca mu dupy, no. Cały czas mielisz na nitrze w tym aucie. Wylatuję troszeczkę. No, a ten mnie zaraz wyprzedzi tutaj. Nie ma spychania, nie! Ha, ha. Dobrze jedzie w tym Fordzie. Teraz dwa Fordy się biją. Dobrze jedzie ten typ jedzie. Fordzie. Zaraz tego replay. O, oberwał od niego, pięknie. Aaaa! Sami się rozwalili między sobą. Ten go znowu zramował, ale dziad wstrętny. Powinienem mu oddać, wiecie, taka. A ten miniaczem. I coś czuję, że ten miniacz wygra zaraz. Aaaa, ramują się, kurde. Znaczy ja teraz niechcący tak. Co? Co robię tutaj? Ładnie próbują chłopaki. Jadę w tunelu, ale i tak ciężko. A czy tu jedzie w tunelu jeden za drugim? Ładnie przyspieszam, ale tej mocy jest za mało. Aha, tutaj jedziemy okrążenia, no dobra. To jest drugie, a ogólnie są trzy, czyli jeszcze raz przejedziemy. Kurde, kiepsko mi coś idzie. Muszę się bardziej skupić na tej jeździe, wiecie? Wtedy będzie lepiej. Tak, spadaj. No ten też się coś tutaj rozwalił. Ja czuję, że ja tego... Zobaczcie, naciskam nitro tylko tak pulsacyjnie, od razu wskazówka obrotów na maksa, no nie? Ciężko tu właśnie nie zaboksować tym samochodem, powiem wam. Mimo, że to jest napęd na 4 koła, ale jest to tak odchudzona wersja Skyline'a, że nie ma się co dziwić, że on pali kapcia po prostu przy każdej próbie dodania tutaj nitra. Już szóstka, cholera. On chyba 7 biegów ma tu nawet, wiecie? Ale mnie chciał zramować, czułem to. Czułem jego smród na moim zderzaku. Ta pierdziawka mnie tam próbuje wyprzedzić. Tak! Dawaj Skyline, dawaj! Ale wielki ten Ford, co? Patrzcie, jak się ramują. Ja już się nauczyłem z Worda unikać tych wszystkich ramów. Zobaczcie, jak tunel działa teraz, widzicie? Jak przyspieszyłem. O, teraz ładnie wszedł. Ojej! Teraz ładnie koleś wszedł, tak nawet
przy wewnętrznej, trochę tak bez sensu, no bo kurde, nie powinien aż tak dobrze trzymać się drogi, chociaż może ostro hamował. Ale jak mu zablokowało koła, to powinien do przodu jechać. No ale to jest The Crew. Kurde. Nie da się tym samochodem dodawać nitra. Może by mi poszło lepiej, bo nie widzę, że mają te wszystkie te powłączane. Znaczy kontrolę trakcji i pomoc w sterowaniu, tak? O, to ja się czuję taki lepszy, że to mam wszystko powyłączane. Znaczy, to jest taka dla mnie tylko satysfakcja, wiecie. Dla faceta z małymi Koyones to... Faceci z małymi Koyones lubią sobie tak podbudować trochę ego. Wyłączając te wszystkie pomagajki. Chociaż powiem wam, że jak to miałem wszystko wyłączone, to na kierownicy się grać nie dało. A na padzie jest już dużo lepiej. Dobra. No nie, i dupa, znowu będę ostatni. Ale wtedy to mnie zlamowało po chamsku, no to się nie liczy. No, ja tu jeszcze ogarnę. Słuchajcie, następny wyścig będzie mój, obiecuję wam. Będę się starał. Bardzo się będę starał, o. Jeee! Yeah. Udało się. No, podoba mi się w tym Skyline, że zaraz za przednim kołem mamy wydechy. To jest takie wow. Troszeczkę tego nie widać, jak się jedzie. Nie, ostatnio robiłem przegląd tego Dodge'a Vipera ACR w NFS World i ci co oglądali, to kojarzą, jak tam nitro, efekt nitra wygląda. Po prostu 7 metrów na boki i nam ten dym leci z rur wydechowych. Ja pierdziele. Przesadzili trochę, co? No dobra, mam nadzieję, że nie będzie GT3 tym razem. Bo bym chciał pojeździć trochę tym Aventadorem, no ale tak... No już trudno, nie wybiera się niektórych rzeczy. Patrzcie, że oni mają takie same malowania, tylko różnią się kolorem. No ciekawe. Nie wiedziałem, że malowania można też wybierać pod względem kolorów. Ale okej. No i mam nadzieję, że nie... Jest wyczyn! Jest wyczyn! Jak na żądanie i akurat na lodzie i zobaczymy, jak się spisze mój Aventador. Ja wcześniej nie miałem żadnego samochodu na wyczyn, takiego dobrego, bo mam jeszcze Skyline'a przecież. O, ktoś ma kurwetę ZL1. No ciekawe, jak sobie poradzi na lodzie. No jestem ciekawy. Z tylnym napędem życzę ci powodzenia. Ale zobaczcie, jak na żądanie mówię, o, pojechałbym Aventadorem i Aventador, nie? Fajnie czasami takie się dzieje. Ale jechałem już ten wyścig i tutaj jest ciężko. Jest sporo zakrętów, ostrych. I widziałem, że Aventador właśnie tutaj dawał radę. Nie wiem, czy to są eliminacje, ale to mogą być eliminacje. Bardzo fajny tryb tak na marginesie. Jechałem go w 8 graczy. Tak, to są eliminacje. I tutaj jest taka opcja, to jest nowy tryb w ogóle w The Crew. Jest taka opcja, że osoby, które są z tyłu, mają doładowywane szybciej nitro. What the fuck? Zobaczcie, Lucek na przedzie, yeah! Korweta została z tyłu. No ja wam mówię, że tutaj tylko Aventador. O kurde, korweta mi goni. Właśnie, ja nie miałem jeszcze tej korwety, muszę ją mieć. To fajny samochód, jest ZL1. Tamci gdzieś latają, ale powiem wam, że nie ma dzisiaj lagów. Nie wiem czemu, bo ostatnie grałem, to były takie lagi. Ale na szczęście ktoś wyłączył mądry kolizję. Au! Trochę mnie zarzuciło. Widzicie, w Aventadorze też zarzuca, ale w tylnonapędowcu, nie wiem, Ferrari, Italia, w ogóle nie dało się tutaj grać. Ogólnie o co chodzi w tym trybie? Tak jak mówiłem, ostatni gracz ma najwięcej nitra. Najwięcej nitra mu po prostu się doładowywuje podczas wyścigu. Natomiast też ma jakieś tam życia, więc jeśli jest ostatni, minie czas, zabiera mu się życie, tak? I później ten czas, wiecie, widzicie, że tam się teraz oblicza, później tego czasu jest coraz mniej. Spada do 7 albo 8 sekund, no i niestety musimy zdobyć albo przedostatnią pozycję, albo najlepiej pierwszą, jak ja teraz. I no i trzymać się z dala od ostatniej, tak? Ja się dziwię, sobie tak mało nitr mam. Nie włączyło mi się, ale za mną jedzie, zobaczcie, dzielnie. Wow, kurde, co ja źle pojechałem? Cholera,
O nie, za mną jedzie tutaj, znaczy przede mną już teraz Hammer Alpha. O Jezus, jak on zapieprza. Co on w ogóle trakcji nie gubi tutaj? No ja Aventadorem powiem wam, że tak nie za ciekawie. Ale teraz zgubił mnie konkretnie. Powinno mi się zaraz nitro ładować, ale tamtych dwóch z tyłu najpierw musi zostawić, znaczy muszą sobie życia potracić. Ale za chwilę będzie szybsze odliczanie i będzie ciekawiej. Jak on jeździ w ogóle? Jak on jeździ? Dogonię go, jeszcze mam szansę. Widziałem, tu taka akcja była. Bił się właśnie Aventador i Lamborghini Super Lagera. I Lambo było... Super Lagera była z tyłu. I to tak znacznie. A właśnie Aventador był cały czas z przodu. Ale później jakoś Lagera tak nadrobiła. I po prostu wygrała wyścig. Ale no dosłownie o milimetry. Znaczy, no tam później zostawiła Aventadora z tyłu znacznie. No dobra, i teraz jednego gościa już wywaliło. Co ciekawe, był to ten nawet dobry typek, co radził sobie w Fordzie GT i odpadł. A teraz będzie odpadał ten ostatni, co jest teraz replay, co się tak ramował. Było ciężko. Chyba już sobie odpuścił, bo nie widzę go na mapce. Nie, gdzieś tam jeszcze jedzie, ale już chyba będzie ramował, jak mi się wydaje. Zobaczcie, co on tam odpieprza. Kręci się w kółko. Dobra, teraz ja będę chyba tracił czas, tak mi się wydaje. Spaduwa! Nie ma! Widzicie, jaki lamer cholerny? Jeszcze chciał na koniec zlamować ludzka biednego, ale nie. I teraz powinno mi się nitro, zobaczcie, szybciej mi się nitro uzupełnia. Czy wolniej mi się traci? Jakoś tak. Dobra, teraz właśnie zabiera mi się jedno życie. I zobaczcie, jaki krótki czas, 19 sekund, wcześniej było 30. Znacznie więcej. Czy ono jest mocniejsze, czy szybciej się ładuje? Nie wiem w ogóle. Coś koło tego jest lepsze i już. Trzeba cały czas chyba driftem. Lampa! To się nie rozwalić. 17 sekund. Ostatnie życie. No, już raczej nie mam szans. Ale jadę do końca. O tak. Zabilibyście mnie, gdybym się poddał teraz, co? Ale jest za daleko. Ładnie mi tam... Trzymał się jakiś czas z tyłu, a potem nagle mnie tak podgonił i wyprzedził. Nieźle sobie poradził tym Hammerem, no muszę mu przyznać. Ale paskudanie z tej ziemi, naprawdę. Jak można takim przydalem jeździć? Nie rozumiem tego. No ale jak widzicie, Aventador nawet całkiem dobrze sobie poradził na tym wyścigu. Z czego jestem zadowolony. No, brakowało mi właśnie czteronapędowca na tego typu zawody. No i na szczęście już mam. A tak mam właśnie ochotę teraz kupić sobie korwetę. Zobaczyć, czy mam wystarczającą ilość kasy. Trochę tych wyścigów teraz pojeździłem z wami. Mam 326 tysięcy. Korweta, z tego co pamiętam, jest w Miami. A wyczyn? Nie, tutaj mamy. Myk, sprzedawca Miami, zobaczmy. Z tego co pamiętam, bo nie jestem pewny. W razie czego przejdziemy przez tablicę po prostu do odpowiedniego sprzedawcy. Wystawa. Jest. O kurde, niewiele mi brakuje chyba. Jeszcze będę musiał trochę pozbierać. Italia. Oczywiście mam te wszystkie zniżki kupione. A no tak, jeszcze muszę wam pokazać tego Mercedesa. Też mnie ciekawi. A weźmiemy go. Aha, już posiadam. Lucek, cały lucek. Pokażę wam go w następnym odcinku tego Mercedesa. Będziemy sobie go robić. Tylko właśnie nie wiem, czy na wyczyn... Gdzie ja go mam? Gdzieś jest tu na dole. Nie wiem, czy na wyczyn, czy na tor. Bo on ma tutaj kilka opcji. Zobaczcie, wyczyn i tor. Dokładnie rzecz ujmując. Bardzo mi się podoba ten model. Naprawdę świetny jest pod względem wyglądu. Chociaż tak jak mówię, ja za Mercami nie przepadam za bardzo. To przód tego auta jest po prostu nieziemski. A tył to po prostu typowy Mercedes.
To bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w The Clue. Jeśli chcecie, abym dłużej grał w tą grę, czy bym dalej grał w tą grę, to dajcie mi znać w komentarzach. No i tyle. Zobaczcie, jak ten merc grzeje. Strasznie podoba mi się dźwięk. No dobra, już pojadę do wody. Podoba mi się dźwięk tego auta. Czemu nie ma trafików tak na marginesie? Nieważne, jest zajebiście. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.